Proszę pani, jesteśmy na uroczystości związanej z okazji stulecia Bitwy Warszawskiej. Proszę powiedzieć pani zdaniem, takich uroczystości, tak jak dzisiaj, powinno być coraz więcej w kraju, mając na uwadze tak ważną bitwę? Uważam, że tak. Szczególnie ważne jest, żeby te fakty poznawali młodzi, bo powiedzmy dużo starsze osoby, większość z tych osób może znać. Młodzi nie bardzo znają albo czasem nie bardzo wierzą, bo często się mówi o tym, że Bitwa Warszawska, co to było, a jaki tam cud nad Wisłą, notabene. Troszkę uważam, niefortunnie się dzieje, że w czasie, kiedy zaczynała się ta rocznica, konkretnie 15 sierpnia, prawda, poza faktem, że to jest też i kościelne święto, było w radio mówione o tym, że w Krakowie odbywają się uroczystości w związku z cudem Wisły. Więc o co chodzi? Jaki cud Wisły? Cud nad Wisłą. I to już zmienia fakt. Dodanie lub ujęcie jednego słowa bardzo często zmienia, prawda, informację o danym wydarzeniu. Sądzę, że musimy nauczyć się podchodzić jak najbardziej obiektywnie do faktów, niezależnie od tego, jakie jest nastawienie czyjeś, czy to do innych narodów, czy do historii. Mówić prawdę, mówić o faktach po prostu, to jest ważne. I ważne, żeby młodzież to znała, jaką będzie mieć później z tym, co będzie z tym robiła i jakie będzie miała nastawienie do tego, to jest drugorzędna sprawa, ale moim zdaniem bardzo ważne jest informowanie o faktach. W dniu dzisiejszym na gali zgromadzili się przedstawiciele różnych znanych polskich rodów. Między innymi również jest i pani z rodu Moniuszko. Proszę powiedzieć, czy faktycznie pani ród tak licznie przetrwał do naszych czasów? Mało kto wie, ale tych autentycznych potomków Stanisława Moniuszki, kompozytora, jest nas ponad 60. Aż tak dużo? Tak. Większość w tej chwili mieszka w Kanadzie i na Węgrzech, wbrew pozorom. I nie dlatego, że jak ktoś powiedział, bo mama Moniuszki, kompozytora, pochodziła z rodu węgierskiego, bo się nazywała Madżarska. Nie, niekoniecznie. W tym przypadku, jeżeli chodzi o współczesnych potomków Moniuszki, to była sytuacja taka, że praprawnuczka kompozytora po córce Elżbiecie, Elżbieta Modzelewska, wyszła za mąż za Węgra, tu w Polsce, i potem wyjechali na Węgry i tam się rozrosła dosyć liczna rodzina, notabene jej wnuczka jest członkiem zawodowej orkiestry węgierskiej, altowiolistką. Teraz w kwietniu wzięła ślub z puzonistą z tej orkiestry, no więc miejmy nadzieję, że będą kontynuować, powiedzmy, tradycje muzyczne. Ale w Kanadzie też mieszka dużo osób. Tam kanadyjską, powiedzmy, seniorką rodu jest pani Ewa Denelówna Piros po mężu Jerzym Pirosie, Polaku. Znaczy nie po mężu, bo mąż jeszcze żyje, 90 ponad lat ma, ale żyje. W każdym razie jest nas sporo. Tutaj w Polsce też jest nas sporo. Na Śląsku Jerzy Modzelewski, Maciej Modzelewski i ich synowie Denelowie. Tutaj Maciej Denel, notabene trener pierwszej klasy piłki siatkowej, emerytowany, 86-letni obecnie. Także nie wszyscy się zajmują muzyką, aczkolwiek w mojej linii po synu Stanisławie wszyscy graliśmy na instrumentach. Ja w dzieciństwie też grałam na skrzypcach, aczkolwiek nie pamiętam nawet nazwiska kompozytora, którego koncert grałam na egzaminie. A proszę powiedzieć, z racji tego, że właśnie pani pochodzi od strony mamy, z rodu Moniuszko, czy jakiekolwiek tradycje w waszej rodzinie przetrwały właśnie z czasów Stanisława Moniuszki, czy nie wiem, jakieś pamiątki może wasz ród jeszcze posiada? Tak. Czy już tak, nie? Mamy nasza linia po Stanisławie, po synu kompozytora, też Stanisławie, który nie był muzykiem, aczkolwiek grał na skrzypcach i na fortepianie. Mamy zdjęcia jego, począwszy od niego i zstępnych, że tak powiem, potomków. Także są to zdjęcia koniec XIX wieku, początek XX. Mamy też medalionik. Jest też druga linia, którą potomka poznałam dopiero 2 lata temu, w styczniu 2018 roku, pana Stanisława Wójcika, który jest pokoleniem mojej córki, 4 razy prawnuk po córce Jadwidze.
oni, wiem, mają jakieś pamiątki, ale no tak się składa, jak to bywa w rodzinach, praktycznie kontaktu ze sobą nie mamy. Teraz bardzo króciutko poznaliśmy się i okazało się, że zupełnie inne charaktery, inny styl życia, bycia i tak dalej. Także, ale wiem, że jest. Natomiast z potomkami z Kanady i z potomkami z Węgier i tymi ze Śląska, z Polski i moja siostra we Włoszech mieszka, oczywiście utrzymujemy kontakt, także są. Jest też z linii Stanisława potomek Artur Moniuszko, który skończył Akademię Muzyczną, reżyserię dźwięku. Ale w tej chwili nie mamy ze sobą kontaktu, natomiast wiemy, że jest. A na samo zakończenie proszę powiedzieć, jak w tak trudnym okresie pandemii COVID-19 pani sobie radzi w tym przypadku? No nie ma co ukrywać, jest pani na co dzień tłumaczem przysięgłym języka hiszpańskiego. Przysięgłym nie jestem, ale jestem tłumaczem. Mamy mało zamówień, więc nie ma tego problemu. Znaczy była propozycja, prawda, pracy online, w sensie poprzez komputer tłumaczenia rozmów. Ja akurat tak się składa, że nie mam takich urządzeń, które by to umożliwiały, więc nie. Jestem dalej aktywnym tłumaczem, tak zwanym kabinowym, czyli symultanicznym słowa żywego, czyli konsekutywnym i tekstów. Notabene a propos tłumaczeń w zeszłym roku moniuszkowskim. Peruwiańskie Muzeum imienia Antonia Raimondiego, Włocha notabene, muzeum to by się nazywało bardziej Instytut Zoologiczno-Ornitologiczny, poprosił mnie o przetłumaczenie z polskiego na hiszpański rękopisów, listów brata ciotecznego kompozytora. Młodszy od kompozytora Konstanty Roman Jelski był ornitologiem, zoologiem i przez 4 lata był kustoszem Muzeum Antonio Raimondiego w Peru, w Limie. I oni odnaleźli tam, znaczy wiedzą, że mają jego listy. Poprzez ambasadę Peru w Warszawie dowiedzieli się, że ja jestem potomkiem i poprosili mnie i tłumaczem. Poprosili o przetłumaczenie. Miała być wydana książka. Miejmy nadzieję, że pandemia opóźniła, ale nie uniemożliwi wydania tej książki, bo tam jeszcze były inne artykuły, które też tłumaczyłam na hiszpański. A czy obawia się pani drugiej fali koronawirusa? Ja jestem z tych osób, które uważają, że co będzie, to będzie, a poza tym staram się być odporna. Oczywiście wiadomo, że coś, czego nie widzimy, to bardziej nas niepokoi, ale no, staram się na szczęście kontynuować zasady higieny, jakich byłam nauczona od maleńkiego, także tu, z tym nie mam problemu, ale no, to jest raczej chyba, powiedzmy, kolej rzeczy naturalna. Poradzimy sobie, to sobie poradzimy.